kiedy Orlen ogłaszał, jakby jak wygląda sytuacja finansowa, to nie tylko kwestia paliwa, ale również zarządzania i tak dalej. Ja rozumiem, że cała strategia, która jest realizowana przez PKN Orlen, was po prostu boli, bo kiedy Orlen miał straty, to było wszystko dobrze, bo wtedy 11 miliardów, a kiedy Orlen, tak naprawdę wszyscy spółka, na to która płacimy. Się w tej chwili rozwija, tworzy się gigant w Europie, tak naprawdę, który będzie istotnym graczem na arenie międzynarodowej, to boli po prostu Platformę Obywatelską. Z jednej tej dyskusji, z całej tutaj debaty się cieszę. Cieszę się, że zmieniliście podejście, bo jak ja słyszę z ust polityka Platformy Obywatelskiej, że no to pan przedstawia, ale tak nie, że boli was to, że na przykład coś jest oddawane, czy coś jest sprzedawane, chociaż to jest nieprawda, no to ale po prostu prawdą, mi serce się raduje. Jest prawdą, że jak patrzę na to, co wy chcieliście zrobić z Lotosem, z PGNiG-iem, z Orlenem, z Lotem, przecież po co nam Lot, skoro jest Lufthansa? Po tylko, co nam nic nie sprzedaliśmy, a skoro z tych rzeczy, skoro jest lotnisko w Berlinie, po co nam złotówki, wy skoro jest euro? I to jest właśnie strategia, która była realizowana przez Platformę. Pan Grat, pan Lewandowski, no Boże, no Platforma Obywatelska mówi, że prywatyzacja, czy jakkolwiek ruchy właścicielskie was bolą, to jest absolutnie...